Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę za naszymi plecami wyruszy korowód. Coś, co jest bardzo charakterystyczne dla Dni Złotoryi, dla samej Złotoryi. Niewtajemniczonym musimy wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Od 23 lat w Złotoryi korowód rozpoczyna coroczne święto miasta, czyli Dni Złotoryi, stolicy polskiego złota. A skoro tak, to musi być i trochę historycznie, jak sama nazwa wskazuje. Oczywiście, jest jak najwięcej osób. Dzisiaj patrząc na listę widzę ponad 30 grup przebranych w różne stroje historyczne do lat 20., bo taki jest regulamin konkursu, w których... Czyli nie tylko średniowiecze. Nie tylko średniowiecze. Od średniowiecza zaczynaliśmy w 1994 roku. To już też historia. Tak, to już też historia. Tych grup jest coraz więcej. Pamiętam, szło może 2-3 grupy. A teraz już ponad 30, ale nie wszystkie z tych grup są oceniane, bo te grupy idą już od wielu lat. Ponownie nie podlegają ocenie, tylko ci, którzy się zgłoszą. Z roku na rok zgłaszają się nowe grupy i dzięki temu mamy ich już teraz ponad 30, a w tym roku komisja oceniać będzie 3 grupy, które się zgłosiły do nas. Co bierzecie pod uwagę, bo muszę też Państwu zdradzić, że Pan Zbyszek jest przewodniczącym jury oceniającym właśnie te poprzebierane grupy. Przede wszystkim zwracamy uwagę na tą grupę, czyli walory promocyjne tej grupy. Oczywiście powiązanie przebranej grupy z historią miasta, czyli przebranie adekwatne do epoki, którą prezentują. Bez względu, czy to średniowiecze, oświecenie, renesans, czy lata powojenne, żeby na przykład nie szedł jakiś pokutnik w sandałach, powiedzmy Nike. Oprócz tego zgodność strojów z wybraną epoką historyczną, to co mówiłem, do tego akcesoria, nie tylko stroje, bo mogą mieć na przykład jakieś specjalne szpady, zdarzały się grupy. Parasolki, działa były. Jakość i estetykę wykonalnych strojów i oczywiście atrakcyjność tej prezentowanej grupy. Jak ta grupa prezentuje się podczas korowodu? Czy jest to grupa żywa, dynamiczna, ciekawa, kolorowa? Wszystko to my będziemy również mogli tu oceniać. O 17:00 zaczynają się zbierać właśnie wszyscy ci, którzy zechcą w korowodzie pójść. Ja pana Zbyszka nie zatrzymuję, bo wiem, że jako przewodniczący jury musi tam swoich formalności dopełnić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ale z nami pani Bożena Gmerek z Klubu Seniora. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Obok mnie pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo my właśnie przy tej instytucji działamy. To ja, drogie panie, między was się wcisnę. Tu pokażemy również pozostałych członków tego klubu. No właśnie, jesteście pięknie poprzebierani, mężczyźni, kobiety. Tak wam się chce? Tak nam się chce, po prostu ponoć aktywni żyją dłużej, to my się trzymamy tego hasła i myślę, że w tym roku to w podzięce za otrzymanie nowego lokalu. Także dziękując panu burmistrzowi przy okazji, pani dyrektor, bo dużo działań spłynęło właśnie na tę instytucję w związku z przyznaniem tego lokalu, a przede wszystkim chciałam pochwalić moich seniorów. Mieliśmy takie jedno spotkanie z takim cudownym gościem, był pan Cezary Skała, pani Agnieszka Muńczak, którzy to działają w takiej pięknej tutaj historycznej organizacji, a swoje święto obchodzą 23 sierpnia, w związku z tym, że tutaj Napoleon również był z Złotoryi, my styl Empire. Staraliśmy się przebrać jak najlepiej te parasolki, to myślimy, że pomogą nam zdobyć jakąś nagrodę, bo jeszcze takich nie widziałyśmy, a seniorki z czego mogły, to tworzyły. Nieraz przez jedną noc, jedna poprzez drugą. Kotary, co się dało, to szło. Oczywiście sklepy takie na naszą kieszeń. Dodatki, torebeczki. No, to ja mam uwierzyć, że wy, panie, sobie same te stroje szyjecie? Są takie, które szyją same, są takie, które pomagają i o to nam chodzi w naszych działaniach, żeby była taka wzajemna pomoc, pozytywne relacje, uśmiech, zadowolenie, dobry humor, no i żebyśmy przedłużyli to swoje życie. Dodajemy po prostu sobie siły do życia. No i tego tylko pozazdrościć, tego czerpać garściami ze Złotoryi, brać przykład ze złotoryjskich seniorów i przybywać do Złotoryi, bo przecież trwają tutaj, a za chwilę korowodem się rozpoczną, Dni Złotoryi. Dzisiaj jeszcze wielka gwiazda Afromental, ale najpierw ten historyczny korowód, który będzie przepiękny, barwny i po prostu trzeba to zobaczyć.